Oj, tak, jedziemy teraz. To jest idealnie, zaraz wjechałem. Już nam tylko środeczek został. Jeszcze chciałbym zrobić jakieś fajne gospodarstwo wam na safe modpack. Cześć się, Mieleczka, witajcie już w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to już chyba czwarty lub trzeci odcinek z serii Agrobracia. Ale dzisiaj mojego brata Piotrka nie ma. Wyjechał sobie. Mają na trochę dłuższe wakacje, więc w dzisiejszym odcinku będę sam. A w dzisiejszym odcinku, oto tym pięknym ciemniczkiem, tym susikiem, będziemy sobie siać, a później pojedziemy sobie rozciewać noc. Więc jeśli jesteście nowi, to zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, by być na bieżąco, zostawić łapkę w górę i jakiś miły komentarz i zapraszam na Discorda. I w piątek najprawdopodobniej odbędzie się live. I jeśli będzie, to będzie live i odcinek, a jeśli nie, to będzie samo live. Nie wiem, jak to się wyrobiło z odcinkiem. Co my tutaj mamy? Tu by się przydało zmienić to. Czekajcie, szybko to zmienię i już jedziemy. Jedziemy sobie siać, tylko że musimy jechać o jeszcze nasiona. Więc kawałek nam to zajmie. No, tutaj włosy. Dużo osób było na live, więc bardzo fajnie. Na szczęście ten 4-metrowy siewnik jest pierwszy. Ten drugi jest, jakbyśmy w dwóch siali. Niestety go dzisiaj nie ma, no to przez posiadł sam. Poza co zrobiłem poza odcinkiem? Jeszcze oczywiście zapraszam do mojego montażysty, który montuje teraz filmy. Link do niego, popiszcie pierwszy link do niego, to jest link do niego. Stawcie tam subika. No, a więc tak, poza odcinkiem to pole, które wampowaliśmy, skończyliśmy na live, na odcinku wampowaliśmy, który był na live, to wie. Skończyłem, zaorałem je całe, bo już nie chciałem następnego odcinka z orania. Więc sobie calutkie je zaorałem. Więc ono jest całe zaorane. I co jeszcze? No i jeszcze tak sobie myślę, że to pole 147, bo to trochę za duże. Jak te maszynki, co my mamy. No to je po prostu na razie będziemy użytkować pół, drugie pół zasieje jako łąka. I tak będzie najlepiej. A więc bez zbędnego gadania, widzimy się na miejscu. No i tak, my już dojeżdżamy, to musicie zauważyć. Na naszej mapie tutaj jest sklep. O, z górki tu się rozpędził. Ej, no pan. No, więc na tych polach, co tu są, 85, tam dalej, to dzisiaj będziemy robić nawozy. I tak, na razie sobie kupmy szybko to, bo zapomniałem tego wszystko poogarnąć poza odcinkiem, że to jako tako było. No widzicie, zajeżdżam, kupuję i mam.
teraz lecimy sobie na pole numer 114. I bardzo ciężko też tutaj te biegi wchodzą. Trzeba to zobaczyć, ale jak będziemy temu ciągnikowi po żniwach. Czekajcie, po żniwach. Chyba tam, no po żniwach będziemy doprowadzać wszystko do stanu idealnego i będziemy mu dokładać napęd. Jeżeli był następny ciągnik z napędem. No i na pewno się w niedalekiej przyszłości pojawi jakiś nowszy ciągnik. I to właśnie nie wiem, czy sprzedać tą 912 i później kupić za to jakiś ciągnik, jakiś stukonny, tylko że nowszy, na przykład jakiegoś John Deere albo New Hollanda, czy zostawić tą 902 i sprzedać tego i kupić jakiś ciągnik 120-konny. Ale tak do 130 maksymalnie. Bo chcę, żeby póki co szóstka była i tak najmocniejszym ciągnikiem. Więc tyle by było z takiej informacji. Sam konta nasz to widzicie 43 tysiące. Co tam jest? Nie, nawet nie zdążyłem przeczytać, co to za miejscowość tam pisała. Pole nie jest jakieś mega duże, więc może zdążymy się wyrobić. A jeśli nie, no to puścimy pracownika. Bo dzisiaj Piotrka nie mam, to nam nie pomoże niestety. Miała być nowa seria w farmingu z pewną osobą, tylko nie wiem, czy ona się do końca odbędzie. Jeszcze nie będę wam mówił tak lub nie. Po prostu zobaczycie, czy będzie odcinek. Jeśli odcinka przez dłuższy czas nie będzie, no to znaczy, że tej serii też nie będzie. Ale mniejsza z tym. Pierwsze, no to tutaj siejemy pszenżyto. Jeszcze pozaznaczałem. Tak, do przodu. Tempo magii można mieć. Światła to sobie wyłączmy, koguty też. Widzę, że wolicie oglądać filmy z po wyświetleniach i tak po łapkach. Z... jak to się mówi, z farminga niż z Minecrafta. A chcielibyście, żeby na przykład się pojawiły jeszcze odcinki z Eurotracka, albo na przykład z Fishing Planet, albo z City Car Driving, napiszcie mi w komentarzu. Albo jeśli ktoś nie chce w komentarzu, to zrobię jeszcze taką na Discordzie zakładkę pomysły na odcinki i gry na odcinki, jakie mogą być. Ja tam napiszę jak ja, wy będziecie mówić, czy którą najbardziej byście chcieli. No oprócz farminga, bo to jest kanał farmingowy. I jeszcze chciałbym zrobić jakieś fajne gospodarstwo wam na safe modpack. Muszę jeszcze mieć jakiś fajny pomysł, żeby byle czego nie robić. Zjedz oreczkę. Siewy pięknie idą. Na szczęście daje sobie radę, nie to co z bronami. Na tym live'ie, co będzie być może w piątek, to jeszcze nie wiem o której godzinie. Gdzieś tak myślę o godzinie 11 do 13, coś w tym stylu.
No i na pewno podejrzewam, że będzie trochę gorsza jakość, bo już nie będę robił tym programem od NVD, tylko OBS-em, bo chcę już mieć typowe rzeczy, bo to był pierwszy live taki z tego programu, więc chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało. A więc to będzie raczej OBS-em, żebym mógł dodać i jakąś miniaturkę i opis filmu. Bo tam nie mogłem tego zrobić, tylko opis był moje specyfikacje laptopa. Więc to akurat nie fajnie, tak wyszło. O, tutaj są światła. No, żeśmy się tak zapinali, to nierealnie. Nic z tym. No i żeśmy kółko przejechali i żeśmy zwalili chyba 200 kilo, bo tam chodziło 800. Nie, 120 kilo, co ja mówię. Matematyka. Mniejsza z tym. No i nie wiem, czy my to zdążymy, bo mam odcinka chyba około 8 minut. Najwyżej sobie pracownika damy na A i idziemy robić swoje. Znaczy to też jest nasza robota, tylko chciałbym, żeby nie zanudzać was i wymyślać jakieś fajne też filmy. Muszę pomyśleć, usiąść jeden dzień i wymyślić sobie parę odcinków, żeby nie wymyślać dnia na dzień. Tylko żeby Piotrek wrócił cały zdrowy z tych wakacji i roboty się wziął. Zacząłem niestety pracować w polu. Ale fajnie, ja tam na przykład wolę sobie grać farminga i nagrywać, niż normalnie sobie grać. Ja to tylko gram farminga zazwyczaj wtedy, albo kiedyś coś szykuję pod odcinek, albo gdy ustawiam jakieś pewne rzeczy. A tak, poza tym bez nagrywek, no to rzadko gram farminga. Bo już mi się troszeczkę znudził. Ja się nie znudził, tylko znudziło mi się tak samym graniem. Ja wiem, że gra ten z bratem gra. Ale on to tylko tak zazwyczaj ze mną na początku grał, później tylko do nagrywek. Więc tu akurat z tym lipka, ale... Głosiku też nie słychać jakiegoś mega. Trochę czasem też mogę się przymulić, nic nie mówić, no ale jak zbytnio nie wiem, jak samemu się jest, no to tak zbytnio nie wiem, co mówić. To już chyba każdy, kto tak jeszcze nie jest mega jakimś, nie jest taki jakiś, jak to się mówi, mocno w YouTubie siedzi, no to nie wie, zawsze tam go trochę zamuli, co ma powiedzieć i tak dalej. Więc my objedziemy to jeszcze jedno kółko, puszczę gościa na H i jak pojedziemy sobie te nawozy zrobić. Jeśli zdążymy, no to jeszcze przyjedziemy sobie tu, dokończymy to, a jeśli nie, no to skończymy na tym odcinek. Już wam mogę powiedzieć, że następny odcinek będzie z grubą akcją. Więc wyczekujcie.
Już mam nagrany odcinek, ja to nagrywam we wtorek, miałem wrzucić wam Madasarki, jeszcze nie wrzuciłem na następnym odcinku. Jak ten wleci, to potem będzie już ten mod. Miałem nagrany parę filmów na zapas, więc jak ja to nagrywam we wtorek, to ten film się pojawi lub w piątek, albo w niedzielę, chociaż nie wiem, czy w niedzielę go wrzucę, albo na poniedziałek. Tak u mnie wygląda. No jeśli nagram sobie w poniedziałek, załóżmy dwa filmy, no to wtorek mam wolny. No ale środę już by się przydało nagrać coś. Więc jak nagrywam dwa filmy, to jeden dzień mam spokój. Mogę sobie pograć coś innego albo coś porobić. To nie jest moja wiadomo praca. Tylko to jest moje hobby, ale lubię to robić i póki mogę i mam czas, no to będę to robił. A ja bym chciał, żebyście mieli tą subskrypcję z dzwoneczkiem i oglądali, bo to naprawdę motywuje, jak widziałem, że dużo osób było na live, raz chyba skoczyło 10 osób na live. No to dziękuję, że tyle osób mnie ogląda i weszło na tego live'a. Wiem, są inni youtuberzy więksi i lepsi. Ale to tak miłe, gdy tak dużo osób cię ogląda. Nie jest jakaś to mega liczba, ale jak ja na mnie, to się cieszę, że mam chociaż ponad 200 subskrypcji i te dziennie te 30-40 wyświetleń, więc bardzo fajnie. Jakby każdy stawiał łapeczkę w górę i miał tego subskrypcję, no to by było najlepiej. Ja wtedy mam taką motywację, żebym nagrywał odcinki, nawet codziennie by były. No jeśli by było dużo łapeczek pod filmami, no to może się pokuszę, że spróbować nagrywać codziennie, żeby filmy były codziennie. A więc my sobie tu pana puszczamy. On nie chce tutaj robić pięknie. Nie, to klawisz o. My się szybko przebiegniemy po naszego kursusika i będzie nowy nabytek. Tak mi się wydaje, chyba że go nie mają na stanie. Nie mają. Więc będzie nowy nabytek. Czemu tu drzwi się zakleszczyły? Nie. Możemy jechać. No i tak szybko wyjechaliśmy, to już światła, kogut. Więc widzimy się, jak będziemy przy kupnie nowego nabytku. A więc tak, my już dojechaliśmy. Trochę to nierealnie, ale wybierzemy sobie ten oto sprzęcik chyba. No, ładniejszy mi bardziej się podoba. Więc tak wygląda nasz nowy nabytek.
Wiem, trochę to nie marnie zrobiłem, że tak skupiłem. Ale tutaj akurat na szybko jest to nagrywane. Więc o to się nie martwcie, już od następnego razu będzie wszystko już tak gotowe pod odcinki przyszykowane, no chyba, że wolicie jak tak robię, no to napiszcie mi w komentarzach. Oj, nie do tyłu biegł. Szybko lecimy sobie na wóz na te pola. Co tutaj? Jeszcze żeśmy na nich w polu nie robili, tylko żebym tu był samochodem. Więc tak, tu potrzebowało chyba nawiezienia, z tego co pamiętam. A więc gdzieś to trzeba tutaj się pierdzielić. Tak musimy niestety jechać, bo nie chcę używać GPS-a, więc chcę sobie popatrzeć, jak to wygląda. Światła wyłączymy. Bardzo fajnie to idzie. Tu trzeba się tak zawinąć, że my to na raz weźmiemy, jak powinniśmy. Tutaj bliżej tej strony. Aj, nie weźmie. Aj, ślad. Ja nie lubię tego nijaku, więc cofniemy. Czekajcie, tak nasz GPS prowadzi, ale jak my sobie ustawimy 18 metrów, gdzie jest to? A no, dobrze. Wyłączamy. Daje sobie rady, już coś, no co to jest na wozu, to tak biją na pusto, tylko trzeba bierze mu moc na wałku. I już niedługo będą jakieś żniwa, a tam czekają na nas buraki. Też nie tu będą. Będziemy musieli pożyczyć od kolegi. Dobra. Jeszcze to pole mamy z ziemniaczkami. Nie, że te inne pory, ale co tam? Tutaj w rajkach muszę jechać, więc tu jest akurat plus, że są rajki. Widać, gdzie koło mają iść. No. Rozsiewanie nawozów pięknie idzie. Raczej już nie zdążymy, więc... Raczej nie zdążymy skończyć... wziąć tamtego gościa, Olak był, więc
Saki. A nie wiem, skąd on się tu wziął. To ile rajek? Jak my jedziemy w tych, to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 12. Dwanaście powinno wyjść dobrze. To tak, pojedziemy tamten przejazd. Buraczki bym też nawiózł, ale one już są gotowe, więc one już nie skorzystają z tego nawozu. A i tak co, jedziemy teraz. To jest idealnie, teraz wjechałem. Już nam tylko środeczek został. Bardzo to fajnie wygląda. Jak on sobie już to kończy. Ja lubię takimi maszynkami robić, no ale będzie też trzeba je pomału wymieniać. No wiadomo, fundusze jeszcze mi na to nie pozwalają. Ale to tam, dorobimy się w końcu. Aj, który nas ściągnęło na zakręcie. Jest sposób, że puszczasz gaz, wciskasz sprzęgło i jedziemy tyle z górki. Na płaskim albo pod górkę to nie działa, bym chciał się też lekko z górki. No. Więc takim akcentem, jak my się tutaj stanęliśmy, na tle naszych ziemniaczków. Bardzo ładnie to wygląda. Aż sobie zdjęcie walnę. Czekajcie. O. No. Więc dzięki za oglądanie. Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, by być na bieżąco. Łapkę w górę. Zapraszam do montażu. Link w opisie. Więc do następnego odcinka. Na razie. Cześć.